trenerze, czego spodziewać się w ostatnim meczu w Olsztynie? Na pewno walki z naszej strony i zaangażowania i dążenia do tego, abyśmy stamtąd przywieźli 3 punkty. Na pewno chcemy wracać stamtąd zwycięzcy, bo to długa podróż i chcemy, aby ona była po prostu w jakichś tam humorach. Wiadomo, już nie takie, jakie byśmy chcieli, ale do końca walczymy o swoje i tyle. A więc tak, no na pewno mecz chcemy zakończyć zwycięstwem. Ostatni dla trenera to będzie odpowiedź co do niektórych graczy, tak. No na pewno pierwszy cel to jest, żeby zespół wygrał, tak, a drugi, no tam jakieś indywidualne cele też mam, bo mało dostawałem tych minut, a gdy te minuty otrzymywałem szansę od trenera, to myślę, że w jakiś sposób je wykorzystywałem, tak. Dwa gole do tej pory już mam na koncie. Gdy trzeba będzie dograć do Pustaka, to dogram, nie ma nic takiego, że patrzę na siebie. Pierwszy jest zespół, wiadomo, ale gdyby się udało, to bym z siebie zadowolony. 3 zawodników, Mateusz Spychała, Rafał Grodzicki i Martin Dobrotka prawdopodobnie nie wezmą udziału w tym spotkaniu, ale są inni zawodnicy, którzy będą mieli szansę tak samo się pokazać w tym spotkaniu na tle Stomilu Olsztyn, który na pewno nie odpuści w tym spotkaniu, będzie też walczył, bo też mają swoje jeszcze cele. I myślę, że to jest tylko dla nich jakaś fajna szansa, żeby pograć jeszcze i pokazać się z dobrej strony. Że zespół zaprezentował się w tym sezonie, w tej rundzie i całym sezonie bardzo dobrze, tak? 61 punktów to jak dla mnie jest bardzo dużo. Wiadomo, celem głównym był awans, tak? Ale nasze potknięcia bezlitośnie wykorzystał ŁKS. W piłce tak to już jest, no niestety. A ja uważam, że daliśmy maksa, tak? Każdy z zawodników, nawet wchodzący z ławki, dał maksę.